Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 2. Lamy gra cofnięty w czasie. Tak. Ostatnio skończyliśmy w bardzo interesującym momencie. Jak to nasz Lamgrab został porwany do tajnego stowarzyszenia i właśnie tutaj wysiada. Dobra, wróciła. Tutaj mamy coś specjalnego, tutaj jest przyłącz do tajnego stowarzyszenia. Tak. Od razu wam mówię, co ja się namęczyłam teraz. Przez to, że kurczę bele, ostatnio zrobiłam wam ten posad. Zobaczcie, oni go wykonują, a co macie. O, dobra. Przez to, że ostatnio zrobiłam wam ten polsat, niestety to jakby się cofnęło, że tak powiem. I Mirosław, jak włączyłam grę, on wrócił do domu. Po prostu nie włączyło mi się tutaj w tym stowarzyszeniu, tylko on wrócił do domu. Co wy macie takie same fryzury, laski? To masuj? Kto to jest, ej? Że już się tam masujecie, halo. A, bo to jest Aurelia. Ty też należysz do tego tajnego stowarzyszenia i nic mi nie mówiłaś? No wiesz, co? Nie wiedziałam. Tak, i nie skończyłam gadać, tak? Dobra, nieważne co tam gadałam. W każdym razie musiałam od nowa go zaprzyjaźnić z nowymi osobami, żeby jeszcze raz tutaj go porwali, bo mi się to nie zaliczyło i po prostu no. Ale dobra, no zobaczmy, co my tu w ogóle mamy. Kto tu w ogóle należy? Tego znamy. Tego też znamy. Uhaha, Salomela Uhaha ją kojarzę, bo ona jest od piedaków. A te to jakieś bliźniaczki z fryzur. Patrzcie, mam krowokwiata, ale fajne. Nigdy nie miałam w widze krowokwiata. Cześćka, Iwo, ten co nas porwał. Uhu, co my tu mamy? Patrzcie, mamy golfa, mini golfa. Tutaj jest to zdjęć. Trenuj kłamanie. O, dobra, co jeszcze możemy tu zrobić? Co mamy na górze? Co to jest? Zadzwoń do śmierci. O ja. Ej, a jakbyśmy wskrzeszyli jego rodziców? Radziaj, Małgorzatę i Mirosława? Landgraba trzeciego? Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać, czy wskrzeszamy rodzinę Landgraba? Koniecznie dajcie mi znać. Użyj, a co to robi? Zacznij zawodu, przedsiębiorstwo, uczelnie, pisz, sprawdź. Uczelnia. Poprawiaj stopnie. Hu. Ale my nie musimy na razie poprawiać stopnie. Logikę musimy być. Ale dobra, ja tu nie będę nawet nic robić z takich poprawiaczy stopni. Dobra. On tu nie chciał się zakochać w tej witamince, co to jest. O niej. Może przemyśl to, jak on nie twarz. Tak. Na razie to macie na toalety. Macie tu toalety, czy tutaj macie tylko same takie... A nie, jest toaleta, dobra. Jest jeszcze jedno piętro? Jest jeszcze jedno piętro, to pewnie sypialnię. Ja nie macie tutaj sypialni żadnej. Wiecie co, to gdzie wy tutaj robicie? Barabara. A tutaj nie mamy tego, żeby bez urządzeniach. Nie, zobaczcie, ja w ogóle nie mogę nawet zadzwonić do nikogo. No dobra, skoro tak stawiam sprawę, to idziemy zrobić siku. Ej, to czemu jest tak ciemno, ja się pytam? Czy wy tu nie macie światła? Ja przepraszam. Ja przepraszam, wiem, że jestem tutaj nowa. Jestem tutaj nowa, nie? No ja nie powinnam się bronić, ale nie, jest tak ciemno. Dobrze, to ma być chyba ponure miejsce czy coś. Ale sorry, troszkę wam inwestuję, jednak zepsuję, bo mi to się nie podoba. Tak i natykam tych lamp. Okej. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewają. No. Teraz może jakoś funkcjonować. Na kinarku i dostaliśmy ten fajny ten, ale fajnie. Zaraz mi cykniemy jakąś focie, nie? Czesia, Krzysiwo. My ją znamy? My ją chyba znamy. Iwo też znamy, to poznajmy się z wszystkimi. Jakuba znamy. Najpierw tutaj, wiecie, zapoznajmy się z ludźmi, a potem będziemy sobie robić. Gdzie te wszystkie ludzie poszły? Eurelię znamy, to nasz lo. Chodźmy nakarmić krowokwiata. Co on mu tak... Włącz wszystkie światło, bo mi to ciemno. Patrzcie. Ja jeszcze
jeszcze nie miałam krzemopia, ta pesimizna. Jakoś tak nigdy nie wiem, nie było okazji. Jedno na zdjęcie. Mirek, ruszaj dupę. No mnie może tu wejść, bez jaj. To żeś go nakarmił, biedny kropcio. No przypomnij. Ściskaj, Boże święty, jakie to napalone. Jakie to napalone, gdzie leziesz, mrosu? Wstawaj, Aurelia, bo chcę cię ściskać. Nawet nie mam tutaj jak z nią barabara robić. Weź ją tutaj wy. To jest jakiś... Kto to? Ludmiła, też znamy, o rany. Wszyscy tutaj znamy już. Dobra. To możemy się zająć przyjemnościami, nie? Dobra, ale nie myśl sobie, Aurelia, może my coś będziemy więcej. To są jakieś zawody. Ej, zobaczmy te zawody. Tak, pomasz sobie. Możesz zapomnieć o czymś więcej. No. Gdzie z tym zawodami? Ale zawody to chyba można robić normalnie, co? Mi się wydaje. Tutaj jest chyba do poprawy higieny, czy coś takiego, innych takich spraw. Tu mamy normalne gry. Tu na dole są te takie sprzęty tajne. Spróbujemy coś? Nie? Trenuj kłamanie. Chodźcie, potrenujemy kłamanie. Tu też trzeba wiatrząc oczywiście. Sampusa. No i co? O, no nie, nie idzie. Nie. A, Mirek chyba nie jest taki kamaniu. Chyba to nie jest jego pasja. Tu możemy fałszować snu. Ale nam pieniędzy nie brakuje, nie? Wiecie co możemy spróbować? Możemy spróbować sobie tą ocenę poprawić. Czekajcie, a Aurelia jest jeszcze tutaj? Nie jest. Myślałam, że wiecie, wyrwiemy na boku jakąś inną maskę. Nie, nic mówię, nie. Czarnia, chodź, spróbujmy poprawiać stopy. Dawaj, Mirek. Po co się będziesz uczył? Po co się uczyć? Oczywiście nie bierzcie przykładu do Mirka, broń Boże. Nie. To tylko taki Mirek może. Włączono... Poprawia sensami, by się wyładować. Poziom ryzyka znaczący. Włączony alarm 16. Co to znaczy? Mogą mnie wyrzucić? Wygląda to, że... Bestia! Patrzcie! O nie, policja po nas przyjechała! No, nie wierzę. Co tu się dzieje? Jak to? Witam mnie. A on sobie tylko gra w grę! Ej no, panie policjancie, ja sobie tylko gram w grę! Panie policjancie! Ups. Przecież ja tylko grałem w grę. Jezus, nie wolno grać w grę. No dobra, no. Że tak powiem, no nie poszło nam lepiej. I co, straciliśmy całą premię, tak? Nie. Chyba, że to się... Nie, no, mamy dobrą ocenę. Dobra, możecie nam... No, możecie nam wbiegać. Z Iwo. Dobra. Dobra, ja już sobie poszłam. Nie wiem, to jak się chcieć pozbyć. To jest nasza najmniejsza skupina. Dobra, jak się... Dobra. Dobra, kochani, tutaj myślę, że na razie... Nie ma co więcej. O, a zobaczmy jeszcze to. Tak, chodź jeszcze zobaczę to i wracamy do domu. Chciałam jeszcze zrobić imprezę.
A czemu nie? Mogę. Jak szalec to szalec? Coś takiego. Możemy zrobić kandydatowi. Zabierzmy to zdjęcie. Nie ma go. Chodź, idziemy do domu. Oj, no, nie chciałam tego. Rozmawiaj. Weź, a weź użyj to jeszcze. Tak, miałam jechać do domu, a tu ciągle coś, nie? Mam nadzieję, że nie chciałam. Nie wygląda to najlepiej. Troszkę się obawiam mojego życia. Myślicie, że może mu się coś stać? Chyba nie o to mi chodziło. Jak myślicie? O to mi chodziło? Bo ja myślę, że nie. A trzeba było jechać do domu. Nie ośmieszaj się. Oni tutaj wszyscy nie patrzą na ciebie jak na idiotę. Zabierzcie mnie stąd. Zabierzcie mnie stąd. Tak, chcę jechać i umrzeć. Świetnie, ale czy on zaraz umrze? Idź chociaż się odrób. Bez jaj. Weź teraz mi dowcip chcesz opowiadać. W takim momencie. Dobra, idę do domu. On padnie w tej limuzynie, nie? Kto to prowadzi? Jakiś typek. Dotarliśmy, moi drodzy, na miejsce. Ja mu pierwszy co kazałam zjeść. Bo się boję, że mi umrze. Niech zje chociaż trochę, nie? Tutaj się nam... Agola! To by było na tyle, kochani, tak? A ja chciałam jeszcze imprezę zrobić. No, czekajcie, gdzie jest światło jakieś? A. Ja widzę. Czy nie ma w ogóle światła, co? No bez jaj, co oni mają z tymi światłami? Nie wiem. Powiem wam, że no, nieźle. Aha. A ta cierpi na to zatrucie pokarmowe, już kolejny odcinek. Tak, on cię nawet jara, jak tutaj leży padnięty, nie? Mogę być obudzić czy coś. Musisz się ogarnąć. O, tu jeszcze jest pizza. Jedz tą pizzę. Co z tobą? Bo on nie umrze! Jak on jeszcze... O, nie, już zabił się. Jak on jeszcze umrze, to nawet ja błagam. Jezus, tyki. Nie, po prostu to jest już ratowanie Migraba, nie? Idź, żryj tą pizzę. Raz. Dziękuję. W kolejnym odcinku zrobimy imprezę. Jak widzicie, u nas impreza trwa wiecznie. Tutaj porwane czerwone kubki. Jakieś książki na podłodze, nie? O co ci chodzi? Nie możesz iść na stojąco? No. Żryj tą kubkę. Aż się nażdżasz. To porządnie. Zjadaj to. Zjadaj. Mirek. Daj mi spokój, krowo. Ja tutaj mam misję uratować Mirka, tak? Ostatni kawałek i idziesz, patrz, obiecuję. Obiecuję ci, no dobra. Dobra. Jesus, facet. Nie oglądaj tego, śpij. Dobranoc. Dobrze, moi drodzy, ja będę kończyć ten odcinek.
No wyszło jak wyszło, imprezę już nie dam zrobić. Mirek jest pamięty z własnej głupoty. No ale cóż, tak się zdarza. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się podobał. No i zapraszam Was do oglądania kolejnych. Pa, pa!